jest bardzo aktualny. Z tym, że tutaj dodałem złośliwie trochę ujęcie potęgometryczne. No, ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą, że propaguję potęgometrię od już, można powiedzieć, dziesiątek lat, z różnym skutkiem, ale jakieś maleńkie sukcesy są. Niektórych, kto nie śledził tego, czym ja się zajmuję i moi współpracownicy, to może być troszeczkę, no wiem, odstraszające, może troszeczkę dziwne. Bardzo proszę patrzeć na to, co powiem, krytycznie i w niektórych ważnych momentach można przerwać mi również w trakcie wykładu, jeśli są sprawy niecierpiące zwłoki. Otóż przystępujemy do realizacji tego tematu, z tym, że jeszcze raz mówię wstępnie, co to znaczy ujęcie potęgometryczne, a więc takie no dość formalne, trochę ilościowe, proszę Państwa. Czyli ja nie będę odwoływał się do dziesiątek różnych czynników, tematów, które są z tym związane, bo tym zajmują się inni. Dodam jeszcze, że mówię, podejście to propaguję od wielu lat i w naszym środowisku politologicznym, w którym byłem 20 lat na Uniwersytecie Warszawskim, niestety nie udało mi się zarazić tą tematyką nikogo. Główny powód to prawdopodobnie no, elementarna matematyka. Jakbym określił cel swojego wystąpienia, podzieliłem ten cel na cel ogólny i cele szczegółowe. No, ogólny to bym określił jako rozszyfrowanie tej rywalizacji z punktu widzenia geopolityki i potęgometrii. O co tam bliżej chodzi? Co jest bardziej pod powierzchnią niż na powierzchni? A cele szczegółowe, jakie są źródła tej rywalizacji, jaki charakter ma ta rywalizacja i jakie są perspektywy tej rywalizacji do 2050 roku. Ja będę zajmował się przede wszystkim okresem pozimnej wojny, a więc okres krótki, ale był 30 mniej więcej ponad 30 lat, ponad 30 lat. Historycznie jest to okres krótki, ale ten był bardzo bogaty w wydarzenia i dynamiczny z punktu widzenia geopolityki. To może nie jest takie szczególnie ważne. Ja podzieliłem tutaj na ten okres na dwie takie fazy, podokresy. Pierwszy związany z tą hegemonią USA, z tym jednobiegunowym momentem, jak to się mówiło. No był to zasadniczo system jednobiegunowy, druga po 2008 roku, już widać załamywanie się hegemonii USA, nagły wzrost potęgi Chin i mniej spektakularny, ale również znaczny wzrost potęgi Indii oraz zasadniczo odbudowanie swojej potęgi przez Rosję. Mówię zasadniczo odbudowanie, to wyjaśni się później, bo niektórzy mylnie postrzegają rozwój potęgi Rosji. Otóż, czym jest w ogóle rywalizacja geopolityczna, w tym rywalizacja jako taka? Otóż rywalizacja jest powszechnym i odwiecznym zjawiskiem przyrody. O, rywalizacja odbywa się nie tylko między ludźmi, ale także w świecie zwierząt, a nawet w świecie roślin. Więc to nie jest nic nowego i my nie jesteśmy w stanie zmienić tego systemu życia. On jest oparty na rywalizacji. Oczywiście najwyższy poziom zaawansowania ma rywalizacja między ludźmi. I co jest niezwykle ważne, u nas raczej niezbyt dobrze rozumiane, mianowicie rywalizacja z grą o sumie zerowej. Ja jeszcze do tego dojdę również, ale już tu może wstępnie warto
powiedzieć, co to znaczy, że coś jest grą o sumie zerowej. Można również mówić o sumie stałej. Czyli mamy stałą sumę do podziału. Jeżeli w ramach tej stałej sumy ktoś zyskuje, to ktoś musi stracić. Bo jest na przykład 100% do podziału. Tak jak tort weselny jest do podziału, jeżeli ktoś dwie, trzy porcje zje, no to już inni nie będą tego mogli zrobić. Oprócz tego jeszcze ludzie prowadzą gry o sumie dodatniej i to jest współpraca i gra o sumie ujemnej, pole walki. Tam jest gra o sumie ujemnej, bo obie strony tracą. Gra o sumie dodatnie oznacza, że zaangażowane strony odnoszą korzyści. I rywalizacja geopolityczna to jest rywalizacja głównie między państwami, mocarstwami, supermocarstwami i tak dalej, czy po prostu między wielkimi grupami ludzi o potęgę. Można by powiedzieć też o pozycję międzynarodową. Czyli o, mówiąc po angielsku, jest to rywalizacja o power. Z tym, że power oznacza i władza, i potęga, dlatego tłumaczę książek, artykułów. Termin power tłumaczą jako władza z zasady. Nie ma dobrego jednego odpowiednika, aczkolwiek, no moim zdaniem jest to termin wprowadzony przez wybitnego polskiego cybernetyka Mariana Mazura z dawnych lat, 60., 70. ubiegłego wieku. I on jako inżynier użył terminu moc socjologiczna. Ja się przyzwyczaiłem do tego, mnie się bardzo podoba ten termin, bo w istocie chodzi o moc socjologiczną. Czyli to, co określamy terminem power. Tezy kierunkowe. Te tezy, które ja uznaję za niezwykle ważne do rozważań geopolitycznych, w Polsce są również jakoś spychane na margines. Otóż pierwsza teza Bertranda Russella z książki wydanej w 1938 roku napisał, że fundamentalnym czy podstawowym pojęciem nauk społecznych jest power, w tym samym sensie, w jakim energia jest fundamentalnym pojęciem fizyki. A więc mamy coś naprawdę podstawowego. Nie możemy od tego abstrahować. Cały czas obracamy się w świecie power, tak jak fizycy w świecie energii. To jest pierwsza teza. I druga, Raymonda Arona. Najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego jest układ sił. Każdego. Układ sił, my to tłumaczymy jako układ sił, no myślę, jest to układ tych power, czyli potęg. To jest najważniejsza cecha. Czyli każda poważniejsza analiza, prawie bez względu na temat, powinna odnosić się w jakiś sposób mniej bardziej dokładny do zbadania układu sił. Ja już mówiłem o tej rywalizacji geopolitycznej trochę, więc tutaj skrócę. Otóż tu rozwinę tylko trochę, że rywalizacja geopolityczna to są zmagania o potęgę, moc, siłę, pozycję, wpływy, status, rangę, znaczenie, prestiż, autorytet, bo to są wszystko różne nazwy dla tej power de facto w systemie gry o sumie zerowej. I rywalizacja geopolityczna jest koniecznością, dlatego jest stałą cechą stosunków międzynarodowych. Otóż, proszę Państwa, zwolennicy tak zwanego liberalnego kierunku badawczego w stosunkach międzynarodowych, to oni jak gdyby nie są przekonani, bo to wyznają tak zwani realiści, których krytykują liberałowie, no i nie tylko liberałowie, ale przede wszystkim liberałowie. U nas przedstawicielem takim w Polsce tych liberałów jest profesor Roman Kuźniar. Otóż ci liberałowie moim zdaniem no są idealistami, do końca nie widzą natury stosunków międzyludzkich, w
tym stosunków międzynarodowych, bo to, o czym mówię, odnosi się do wszelkich grup społecznych, nie tylko do państw. Dwa słowa o potęgometrii. Więc pomiarami, oceną potęgi państw zajmuje się potęgometria. Od słowa potęga i pomiar. Potęgometria. W stowarzyszeniu, które założyliśmy w 2017 roku, Parametric Research Network, tam zapisaliśmy misję tego stowarzyszenia i ona brzmiała mniej więcej tak, że to stowarzyszenie, że ono zajmuje się propagowaniem potęgometrii, a potęgometria jest to dziedzina wiedzy, która zajmuje się pomiarem potęgi jednostek politycznych oraz modelowaniem, symulacjami, prognozowaniem i oceną międzynarodowego układu sił. Ja użyłem tego terminu w tytule książki wydanej w 2001 roku. Tam jeszcze było, to tytuł brzmiał Podstawy potęgonomii i potęgometrii. Ja tego podterminu potęgonomia tak bardzo no, nie lansuję, bo jest to, potęgonomia jest to nauka o potędze, a potęgometria o jej pomiarze, ale szersze ujęcie potęgometrii wchłania potęgonomię, przynajmniej na tym etapie rozwoju, jakim jest. Jest to nawiązanie do ekonomii i ekonometrii, proszę Państwa. Jest dyscyplina, która nazywa się ekonomia i jest ekonometria, czyli ilościowe ujęcie ekonomii w dużym skrócie. Podobnie potęgonomia i potęgometria. I proszę Państwa, modeli pomiaru potęgi państw w ostatnich kilkudziesięciu latach powstało wiele. Modeli, podejść. Ja skupiam się tutaj dzisiaj na moim modelu. On ma przynajmniej jedną zaletę, że a nawet dwie, że jest prosty i daje jednoznaczne wyniki. Otóż z takich modeli, które byłyby czysto formalne, jest bardzo niewiele. Z reguły te podejścia, które są proponowane, wymagają mniejszego lub większego zaangażowania różnych ekspertów. W związku z tym, w zależności od ekspertów, będą różne wyniki. U mnie tego problemu nie ma. Nie wiem, może ktoś kojarzy z lat 60. ubiegłego wieku, był taki model, formuła zachodnio-niemieckiego fizyka Wilhelma Fuchsa, który oparł się na trzech czynnikach potęgotwórczych, czyli produkcji stali, produkcji energii i liczbie ludności. I on dawał jednoznaczne wyniki. Proszę zauważyć, nie było tam czynnika militarnego w ogóle. I było jeszcze takich kilka, w tym taki Hindusa pewnego, uważam go za błędny, ale większość zdecydowana to są modele formalno-eksperckie. Oczywiście obliczenia zgodne z moim modelem również na końcu wymagają ustosunkowania się ekspertów do tych wyników. Ale to już jak gdyby na etapie końcowym. Mój model wygląda tak. On jest bardzo prosty. Nie będę wchodził, chyba że będą pytania, to mogę to rozwinąć. Ja tylko króciuteńko powiem, że po pierwsze uważam się również za prakseologa. Prakseologa jest to nauka o ludzkim działaniu lub o sprawnym działaniu. I to jest właśnie podejście prakseologiczne. Z punktu widzenia praksologicznego ludzie działają, tu są ludzie, działają w czasie i przestrzeni. Tu jest i przestrzeń, i jest czas, bo PKB jest to wartość przepływająca w czasie, najczęściej na rok się podaje. Czyli ludzie działają w czasie i przestrzeni, działając mają określone wyniki. PKB jest tym wynikiem. I to jest, nazwałem to potęgą gospodarczą, ogólną można od biedy powiedzieć. Częścią tej potęgi jest potęga wojskowa, bo państwo ma dwa główne zadania.
pokojowe i wojenne. To już Arystoteles o tym pisał i wielu innych. Czyli pokój i wojna. I jeszcze trzeci rodzaj potęgi, który jest wypadkową tych dwóch poprzednich, który nazwałem potęgą geopolityczną. Co jeszcze tutaj widać? Że największą wagę w pierwszym wypadku ma PKB, trzykrotnie mniejszą ludność, jeszcze mniejszą powierzchnia. Identyczny układ wykładników jest, jeśli chodzi o moc wojskową, bo po to, żeby utrzymać wymiar, nie można tego tu sobie dowolnie zmieniać. Jeśli chodzi o potęgę gospodarczą i potęgę wojskową, to te formuły są nieskromnie powiem, że dobrze uzasadnione, natomiast ta formuła na potęgę geopolityczną no już trochę mniej, no bo ona jest bardziej dyskusyjna. W każdym razie model jest prosty, łatwo go zastosować w Excelu. Mało tego, łatwy dostęp jest również do danych wyjściowych. I to są przykładowe wyniki, proszę Państwa, za 2022 rok, bo za 2023 jeszcze nie mamy danych, więc to są najnowsze dane. Potęga gospodarcza, wojskowa i geopolityczna. I popatrzmy, w 2022 roku na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą, są Chiny. To jest w procentach potęgi świata. Chiny około 17, USA trochę ponad 15. Odwrotna niejako sytuacja panuje, jeśli chodzi o potęgę wojskową. USA 22, Chiny prawie 12. No, jest mniej więcej połowa, czyli potęga wojskowa Chin to mniej więcej połowa potęgi wojskowej USA, co przekłada się również na podobny układ, jeśli chodzi o potęgę geopolityczną. No, Rosję, popatrzmy, też ją tu lekko podkreśliłem. Potęga gospodarcza czwarte miejsce, wojskowa trzecie i czwarte miejsce potęga geopolityczna. No może jeszcze Niemcy, popatrzmy, gdzie są. Siódme miejsce, jeśli chodzi o gospodarczą. Dziesiąte, jeśli chodzi o wojskową. No i geopolityczną szóste. Widać, że Niemcy, Japonia, Japonia, piąte miejsce gospodarcza potęga, a tu dziewiąte potęga wojskowa. Widać, że Niemcy, Japonia to są zdemilitaryzowane kraje. Rosja trochę zmilitaryzowana. Chiny też jeszcze są słabo zmilitaryzowane. I teraz może króciutka uwaga na temat biegunowości, bo dużo mówi się teraz o wyłanianiu się wielobiegunowego systemu. Otóż z tych danych to nie wynika. Z tych danych wynika, że na poziomie potęgi gospodarczej jest system prawie czysty, dwubiegunowy. Proszę zauważyć, że potem długo, długo nic i dopiero są Indie, tak? 1/3 potęgi USA. Na poziomie potęgi wojskowej jest system, no taki powiedziałbym, bardzo słaby, dwubiegunowy, bo Chiny mają ciut więcej niż 50% USA i podobnie jest jeśli chodzi o potęgę geopolityczną. Czyli jakby można określić ten istniejący system? No mimo wszystko dużo bliższy dwubiegunowemu niż wielobiegunowemu. Od biedy można go nazwać, może nie wiem, dwuwielobiegunowy. To jest osobna dyskusja, ja tylko markuję ten temat. W każdym razie moim zdaniem dwubiegunowość jest naturalnym trendem. I dwubiegunowość będzie się odtwarzać. Proszę zauważyć, jak jest na scenie wewnętrznej. Lewica i prawica, chociaż znaczenia się zmieniają z dnia na dzień niemal, ale lewica, prawica, Stany Zjednoczone, typowy system dwupartyjny, bo on moim zdaniem jest najbardziej naturalny. Najbardziej naturalny. I teraz cyk siły, pojęcie cyk siły u nas też nasi politolodzy i
teoretycy stosunków międzynarodowych jakoś to pomijają, niemal całkowicie. Natomiast to jest niezwykle ważna rzecz, żeby zrozumieć, lepiej zrozumieć to, co dzieje się, w systemie międzynarodowym. Ja za chwilę pokażę to, ale cykl siły inaczej, no cykl życia, można by powiedzieć. Wszystko, co żyje, przechodzi przez cykl życia. Rośliny, zwierzęta, ludzie, partie polityczne, państwa, etc. I to jest cykl życia, który powinien nam pokazywać jakieś początki, wzrost, szczyt i powolny spadek. I popatrzmy najpierw, żeby zrozumieć lepiej cykl siły, musimy odwołać się do funkcji logistycznej, bo ona najbardziej nam tu jest potrzebna dla zrozumienia tego, co się dzieje. Ja tu pokazuję dwie linie, przepraszam, funkcję liniową i logistyczną. Liniowo jest prosta i to już dzieci w drugiej klasie szkoły podstawowej chyba wiedzą. Natomiast logistyczna, to na wielu studiach jest niewykładana nawet, a chociaż ona jest prosta, jej idea jest bardzo prosta. Chodzi o to, że jej przyrosty są początkowo powolne, potem następuje przyspieszenie, następnie wyhamowanie, bo ta funkcja dąży do poziomu nasycenia. Czyli ta linia górna jest nie do przebicia, bo to jest poziom nasycenia. Ta funkcja logistyczna jest w wielu naukach wykorzystywana, między innymi w biologii i w wielu naukach społecznych również, dlatego że ona bardzo dobrze oddaje pewne tendencje i tu my za chwilę to zobaczymy. Popatrzmy na ostatnie prawie 500 lat na podstawie Charlesa Dorana, to jest profesor amerykański, który cyklem siły zajmuje się od wielu lat. Był parę lat temu w Polsce na naszym uniwersytecie. Otóż mamy tutaj stosunkowo długi już okres. Cykle siły dla ważniejszych mocarstw w tym okresie. I teraz jeśli popatrzymy na przebieg tego cyklu, lepiej zrozumiemy, co się wtedy działo, dlaczego określone państwa wtedy na przykład prowadziły wojny, zachowywały się tak czy inaczej. Ten cykl siły dużo wyjaśnia. Popatrzmy na taki nam Polakom bliższy, nie widzę w tej chwili, Szwecja jest, proszę zobaczyć. Szwecja miała stosunkowo krótki cykl siły, a jej szczyt przypadł mniej więcej na okres potopu. Przypadek? Nie. No była wtedy u szczytu siły. I tak dalej, i tak dalej. Nie zauważyłem, żeby była jakaś wyraźna prawidłowość co do długości cyklu lub amplitudy. Bardzo różne są te cykle. Popatrzmy też, ciekawy dla nas cykl siły dla Prus Niemiec. On, proszę, to był bardzo szybki wzrost potęgi Niemiec i on, ten szczyt wypadł mniej więcej na okres I, II wojny światowej. I też nie przypadek, ten nagły wzrost potęgi Niemiec zakłócił istniejącą równowagę i doprowadził do I i II wojny światowej. Ostatnie kilkadziesiąt lat niestety jest tu ten rysunek, te cykle siły są no niewiarygodne. Niestety po II wojnie światowej one są niewiarygodne. Wcześniej zakładam, że są wiarygodne. To jest kwestia miar. Tutaj dość przestarzałe miary zostały użyte. To popatrzmy teraz, jak wygląda, no krótszy okres znacznie, cykl siły dla interesujących nas państw. Tutaj mamy potęgę gospodarczą USA w latach 61-62, a więc ponad 60 lat. Już coś jest. Co widzimy? No widzimy trend spadkowy. Proszę Państwa, ten trend spadkowy to jest od zakończenia II wojny światowej. Bo II wojna światowa, w związku z tym, że jest to gra o sumie zerowej, połowa świata była zniszczona, a Stany Zjednoczone jeszcze się rozwinęły, no więc
ta potęga sięgała 50% potęgi świata. To było oczywiście nienaturalne i wraz z odbudową, z rozwojem pozostałych państw, ta potęga siłą rzeczy musiała zacząć spadać. Czy aż tak nisko jak teraz, tego nie wiem, ale jest to około 15%. Ja tu mam świat równe 1000, więc to jest jakby w promilach, bo dla mniejszych państw to lepiej podawać świat jako 1000, żeby nie było tak dużo miejsc po przecinku. Co tutaj widzimy? No, widzimy takie dwa wybrzuszenia. Proszę zauważyć, pierwsze 81, 84, 5 za Ronalda Reagana. Wtedy też Stany Zjednoczone stały się bardziej agresywne. No i drugie wybrzuszenie, 2001, 2003, mamy agresję na Irak. Też było takie chwilowe poczucie siły. Ale ogólnie Stany Zjednoczone są w trendzie spadkowym. Ostatnie parę lat zostało to zahamowane. I Stany Zjednoczone dalej, nie wiadomo, jeśli będą spadać, to raczej w niewielkim stopniu moim zdaniem. A w momencie, kiedy ludność świata zacznie maleć, to potęga Stanów będzie się powoli odbijać. No a mamy tutaj potęgę gospodarczą Chin w tych samych latach. Proszę zauważyć, że po kilkudziesięcioletnim okresie, no w zasadzie zastoju, a nawet jest lekki trend spadkowy, nastąpił szybki wzrost na początku lat 90. z ogromnym przyspieszeniem mniej więcej od 2004 roku. I teraz, jeśli chodzi o Stany, to nie widać tej funkcji logistycznej, bo to jest fragment tylko cyklu. Natomiast tu już widzimy to, co mamy po prawej stronie, jeśli przypomnimy sobie przebieg funkcji logistycznej, to pasuje nam do szybkiego wzrostu, wyhamowania. Mało tego, w 2022 roku po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nastąpił spadek potęgi gospodarczej Chin. Ja tu mówię głównie o potędze gospodarczej, dlatego że jeśli chodzi o wyniki rywalizacji, to potęga gospodarcza w dłuższym okresie decyduje, a nie potęga militarna, bo to jest podstawa dla potęgi militarnej. Także no, tu możemy w tej chwili się zastanowić, co dalej będzie z Chinami. Sam czekam niecierpliwie na wyniki za 23 rok, żeby zobaczyć, co z tą potęgą się dalej dzieje. I tutaj tak dodatkowo trochę, ale mamy podręcznikowy cykl siły potęgi gospodarczej Japonii. Pamiętamy, my starsi zwłaszcza, pamiętamy lata 60., 70., jak ta potęga Chin rosła. Pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych już zaczął się pojawiać strach, czy wręcz objawy paniki, co będzie z tą Japonią. I co? Tak jak szybko rosła, tak szybko zaczęła spadać i dzisiaj jest poniżej punktu wyjścia z 61 roku, jeśli chodzi o potęgę gospodarczą. Dlaczego ja to pokazuję? Dlatego, że to może być pewna analogia. Wiem, analogie są zawodne, ale wiele na to wskazuje, że Chiny mogą pójść podobną drogą. Bo dlaczego by nie? Proszę zauważyć, że ludność Chin, to zwłaszcza udział ludności Chin w świecie, maleje od kilkudziesięciu lat. Bezwzględnie Indie już prześcignęły Chiny. I ten proces będzie trwał. Po drugie, no zbyt sztywny, mówiąc oględnie, system gospodarczy, który no nie pozwoli rozwinąć się, moim zdaniem, wszystkim twórczym siłom Chińczyków. I proszę zauważyć, Japonia miała no, o wiele rozsądniejszy, bardziej rynkowy system gospodarczy, a mimo to stało się to, co się stało. No to jest dramat geopolityczny. Tu też czynnik demograficzny odegrał chyba główną rolę, bo
Japonia jest zamknięta generalnie na świat, na imigrację. Społeczeństwo się starzeje i w skali świata no, ten udział ciągle maleje. No i teraz popatrzmy, żeby to jeszcze lepiej widzieć, na potęgę gospodarczą głównych mocarstw razem wziętych. Oczywiście liczą się tylko Stany Zjednoczone i Chiny, bo potem długo nic i dopiero mamy Indie i jeszcze niżej Rosję. Parę lat temu, w 2000 gdzieś mniej więcej 16-17 roku, potęga gospodarcza USA i Chin się zrównały. No, Amerykanie tu jakby trochę zareagowali z opóźnieniem i w osobie prezydenta Trumpa zaczęli oddziaływać na Chiny po to, by hamować ich wzrost. A przecież gdyby mieli taki wykres przed sobą wcześniej, myślę, że pewne działania można było podjąć wcześniej. Ale tu liberałowie z kolei mówili, że właśnie trzeba wciągać do współpracy Chiny, bo wtedy się ucywilizują, nie będą tacy groźni i tak dalej. Nieprawda, to jest kwestia wielkości potęgi, wielkości możliwości. I historia to jednoznacznie pokazuje. Także tu widać również, że mamy system dwubiegunowy na bazie potęgi gospodarczej. Tutaj w cyklu siły pokazuje łącznie z prognozą krótkookresową. Tu nic ciekawego nie widać, jeśli chodzi o Stany, ale ciekawe jest, jeśli chodzi o Chiny. Proszę zauważyć, zgodnie z tą krzywą logistyczną następuje już wyhamowanie i tu mamy co prawda 2031 rok. Moim zdaniem nastąpi to wcześniej. Moim zdaniem nastąpi to wcześniej, no ale tutaj bardzo poważne instytuty zatrudniające noblistów też się mocno myliły, więc ja się mogę mylić, ale to co powiedziałem dotychczas upoważnia mnie do tego, by twierdzić, że ten moment szczytu potęgi Chin zbliża się bardzo szybkimi krokami, a może już Chiny go nawet osiągnęły. Teraz nie wiem, na ile to Państwa by interesowało. Dużo mówi się o tak zwanej pułapce Tukidydesa. Jedni ją krytykują, inni uważają, że taka sytuacja występuje. Przypomnę termin ukuty przez Grahama Allisona, który napisał słynną książkę na temat kryzysu kubańskiego. I on właśnie tam stwierdził, że w 12 przypadkach na 16, w którym rosnące mocarstwa konfrontowały się z rządzącym, dominującym mocarstwem, rezultatem był rozlew krwi, czyli 12 na 16, czyli z tego wniosek, że można uniknąć wojny, ale historia pokazuje, że to były przypadki znacznie rzadsze. Otóż no, Tukidydes, słynny grecki historyk, w swoim dziele Wojna Peloponeska, moim zdaniem genialne dzieło i filozoficzno historyczne bym powiedział i wojskowe. On tam pokazał Spartę i Ateny, które stały się zakładnikiem pułapki, czyli nieuniknionej wojny. Skąd ona się wzięła? Ano obawą, strachem, nie wiem jak w oryginale było, strach to może za mocne słowo, nieważne, może być i strach, czy obawa Sparty przed wzrostem znaczenia Aten. Coś jakby podobnie dzisiaj USA i Chiny. I teraz pytanie, czy USA i Chiny są w pułapce Tukidydesa? Moim zdaniem tak, bo sytuacja jest właśnie taka, że te w pewnym sensie się zrównały, mówię w pewnym sensie, bo jeśli chodzi o potęgę gospodarczą, tak, jeśli o militarną, nie. Ale to jest kwestia do nadrobienia. To jest kwestia woli. Bo jeśli chodzi o potęgę gospodarczą,
to na krótką metę wola nic nie da. To niełatwo zwiększyć potęgę gospodarczą, ale wojskową to można niemal z dnia na dzień. Krytykuje to między innymi mój były szef, kolega, profesor Edward Halizak, że coś takiego nie istnieje. No ja mam inne zdanie w tej sprawie. I teraz wracam do tej gry o sumie zerowej. Właściwie to już sporo powiedziałem, ale jeszcze tylko przypomnę. Istnieją trzy podstawowe rodzaje gier. No jest cała teoria gier, jest to de facto dział matematyki. Gra o sumie dodatniej, czyli to jest współpraca, wszystkie zaangażowane strony odnoszą korzyści. Gra o sumie ujemnej, walka, wszystkie zaangażowane strony ponoszą straty. I gra o sumie zerowej lub stałej, czyli rywalizacja o potęgę i wpływy. I tutaj niestety korzyść jednej strony jest stratą drugiej strony i odwrotnie. No stopa korzyści strat zależy głównie od stosunku sił. We współpracy, co jest ważne, silniejszego, wyżej rozwiniętego ze słabszym, większe korzyści odnosi strona słabsza. Dlatego na globalizacji zyskały tak Chiny, Indie i wiele innych krajów. Te, które korzystały, włączyły się w globalizację. Nie jak niektórzy profesorowie mawiają, że globalizacja służy głównie Ameryce, amerykańskim przedsiębiorstwom, firmom międzynarodowym i tak dalej, że bogaci stają się jeszcze bogatsi, biedni jeszcze biedniejsi. Proszę Państwa, jest dokładnie odwrotnie. Jest dokładnie odwrotnie. Czyli we współpracy silniejszego, wyżej rozwiniętego ze słabszym, większe korzyści odnosi strona słabsza. Natomiast w walce jest odwrotnie. Strona słabsza ponosi większe straty od silniejszej. No to już jest może mniej ważne, ale chodzi o to, że natura gry o sumie zerowej prowadzi no, do takich różnych zachowań, które no, często moralnie się oburzamy, jak zawiści, rewanżyzmu, zemsty, nieufności, dwulicowości, nieustępliwości, niestałości umów i tak dalej. No dwulicowość często się zarzuca politykom. No dla mnie ten zarzut to nie jest do końca poważny, no bo polityka polega na dwulicowości właśnie i trudno nie być niedwulicowym. Jeśli ktoś nie jest dwulicowy, nie będzie dobrym politykiem. I teraz prawdopodobieństwo wojny jej sens w systemie gry o sumie zerowej, proszę Państwa. Otóż wraz ze wzrostem potęgi rywala, czyli tak jak tu USA, Chiny, i im bliżej sobie są, im bardziej równe, prawdopodobieństwo wojny rośnie. Dlaczego? To jeszcze, żeby zrozumieć tę grę o sumie zerowej. Jeżeli potęga danego kraju rośnie, zwiększają się jego wpływy. Często są to wpływy uzyskiwane podczas na przykład niekoniecznie wielkich, ale jakichś wojen, podbojów drobnych i tak dalej. To ten teren jest jeden dla wszystkich i on się kurczy dla tej drugiej strony. A więc prawdopodobieństwo wojny rośnie, ale jej sens maleje, bo przy równowadze no, wojna nie ma większego sensu, bo de facto, no, teoretycznie biorąc, istnieje równowaga strat, a więc stosunek sił jak gdyby się utrzymuje. Natomiast no tutaj potwierdza to i tutaj Tukidides, tak, który opisał tę wojnę między Peloponezyjczykami i Ateńczykami. Spodziewając się, że będzie ona wielka i najbardziej godna pamięci, wniosek swój opierał na tym, że obie strony ruszały na nią, znajdując się u szczytu swojej potęgi wojennej. U szczytu. No bo póki jest ten rywal słaby, no to jeszcze nie ma większego powodu, żeby z nim walczyć. I teraz już będę powoli zbliżał się do końca. Parę wypowiedzi różnych i polityków, i badaczy. Jak duże jest, to jest wywiad, pytanie, jak duże jest ryzyko wojny między Chinami, o tu powinno być a Stanami Zjednoczonymi. To jest rozmowa niejakiś profesor na Uniwersytecie w San Diego. Z punktu widzenia historyka jest ono wysokie. To jest 2011 rok, proszę zauważyć. Rosnące siły mocarstwa mają bowiem skłonność do wywoływania konfliktów zbrojnych i tak dalej.
inny Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ. Zamiast współdziałania jesteśmy świadkami narastania konfliktu, który może prowadzić do nowej zimnej wojny. No już taką mamy, może jeszcze nie w pełnej krasie, ale już taką zimną wojnę mamy. Tym razem dzielącą Amerykę i Chiny. I będzie ona bardziej niebezpieczna od tej pierwszej, bo relacje między Pekinem a Waszyngtonem są o wiele bardziej płynne niż były między USA i Związkiem Radzieckim. Jeszcze inne, to też naukowcy, Michael Buckley and Hal Brands. Przywódcy Chin są zdeterminowani, aby działać szybko, ponieważ kończy mi się czas. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Zakładają ci autorzy, że właśnie oni, Chińczycy, no niedługo, czyli potęga Chin, niedługo zacznie maleć. W związku z tym są w takim no, specyficznym punkcie. Tak? Im się czas kończy. Jeżeli nie zrobimy teraz, dziś, jutro, pojutrze, to już się tego nie da zrobić. Więc oni właśnie to podkreślają, że są zdeterminowani, aby działać szybko. No, inny pisarz, tym razem znawca Rosji, Mark Galeotti. Nie ma wątpliwości, że dla Joe Bidena absolutnym priorytetem polityki zagranicznej jest powstrzymanie rosnącej potęgi Chin. Oczywiście, to zaczął Trump. Oczywiście na Trumpie nie zostawiono suchej nitki, nie tylko za te i za inne rzeczy, ale to jest naturalna reakcja na rosnącego rywala, żeby zahamować, powstrzymać rosnącą potęgę tego rywala, w tym wypadku Chin. No i pisarz to wie. No tu mamy prawdopodobnie Chińczyk, specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Upadek Chin będzie stopniowy. W nadchodzących dziesięcioleciach pozostanie drugą lub trzecią co do wielkości gospodarką świata, jednak ogromna przepaść między słabnącą potęgą demograficzną i gospodarczą kraju, a rosnącymi ambicjami politycznymi może narazić na duże ryzyko strategicznych błędnych obliczeń. To jest właśnie podkreślenie słuszne tej słabnącą potęgę demograficzną. To jest jeden ze słabszych punktów Chin. Tenże specjalista. Stany Zjednoczone muszą wyciągnąć wnioski, biorąc pod uwagę ich widoczną niezdolność do poradzenia sobie z upadającą Rosją. To jest osobny temat, proszę Państwa. Ja Rosji tu nie pokazywałem, żeby już nie za dużo pokazać, ale Rosja po dnie upadku około 99 roku zaczęła się odbijać, mówiąc brzydko, a od mniej więcej 2009-2010 roku znów jest tendencja spadkowa. I teraz parę słów o prognozach. Oczywiście istnieje wiele sposobów prognozowania efektów tej rywalizacji. No, dwa takie narzucające się sposoby to jest ekstrapolacja dotychczasowych trendów. I tutaj często może być bardzo przydatna ta funkcja logistyczna. A drugie podejście to na przykład zastosowanie w modelu obliczeniowym, czy w formułach prognozowanych składników cząstkowych, a są prognozy ludności, prognozy PKB i tak dalej. Więc jeszcze oczywiście są inne podejścia. I teraz jakie ja tu widzę dwa główne scenariusze. Pierwszy uważam najbardziej prawdopodobne, że Chiny nie osiągną pozycji równorzędnej USA. Tu mam na myśli potęgę geopolityczną, czy po prostu militarną niechby. Militarną, bo dzisiaj jest, mówię, około 50%. Raczej szybko osłabną, analogia do Japonii, i problem sam się rozwiąże. Ten punkt widzenia wspiera teoria cyklu siły. Chiny są otoczone przez znaczące, niezbyt przyjazne państwa, Tajwan, Japonia, Rosja, Indie, Wietnam, Australia. Poza tym USA mają większy potencjał koalicyjny i ograniczeniem dla ekspansji Chin jest także ideologia, demografia, kultura i język.
Drugi mało prawdopodobny, że Chiny osiągną pozycję USA lub nawet ją przewyższą. Wtedy wojna jeszcze bardziej prawdopodobna. Powstanie system dwubiegunowy. I dwubiegunowy tak może się trochę źle kojarzyć, ale on miał pewne mocne zalety. Mianowicie wysoka stabilność, to jest system bardzo, najbardziej moim zdaniem stabilny ze wszystkich systemów, jest dwubiegunowy. Prostego powodu, nie da się zawiązać koalicji. No wysokie szczeble eskalacji polityczno-militarnej, tak, ideologizacja stosunku, wojny zastępcze, ale co do zasady system dwubiegunowy jest dość stabilny. I tu już bardzo szybko, bo to nie jest jakimś głównym celem moim dzisiejszym, ale pokażę pewne prognozy do 2050 roku oparte na prognozach PKB i ludności, i te prognozy zostały wstawione do mojego modelu. I takie wyniki tutaj mamy. I tu mamy trzy takie źródła międzynarodowe instytucje znane, które to zrobiły, jedne, niektóre to już tu wiele lat, na przykład PwC, czyli PricewaterhouseCoopers, 2017, nowszych nie znalazłem. To nie ma w tej chwili znaczenia, bo perspektywa jest długoterminowa. I co tu widzimy? No, Chiny na pierwszym miejscu zdecydowanie, Indie i USA na trzecim. To jest jeden z wariantów tych, tak, PwC, na podstawie danych prognoz PwC wynika, że byłby to system, no, trójbiegunowy z decydującą rolą Chin. Moim zdaniem całkowicie nierealny. Drugie podejście, tu raport francuski z kolei jakiś, tu mamy również Chiny na pierwszym miejscu, USA na drugim, Indie, no tak, jeszcze Indie też, to też taki bliski do trójbiegunowego, ale z wyraźną przewagą Chin. No i wreszcie ostatnia prognoza, ostatni wariant, na raport HSBC, to jest bank. Tu mamy Chiny również na pierwszym miejscu, wyraźnie lepsze od USA, i Indie wyraźnie słabsze. We wszystkich trzech przypadkach zdecydowanie na pierwszym miejscu są Chiny. Tu jest tylko PKB, to jest już jeszcze mniej istotne. W 2050 roku, ale nowsza prognoza, samo PKB też jest używane jako wskaźnik potęgi. Oczywiście jest bardzo niedokładny, ale to dziś jest używany. I co tutaj widzimy na przykład? Że 80 rok, no to Chiny były daleko, na siódmym miejscu, 2006, 2002 już na pierwszym, 50, 71, 70, 50, popatrzmy, drugie są Stany, a Indie są na trzecim, Niemcy na czwartym, nadal wysoko, też chyba za wysoko, też chyba za wysoko. Czynniki stabilizacji, destabilizacji to może pominę. I podsumowanie, proszę Państwa. No cóż, tak jak starałem się Państwa przekonać, aktualnie ukształtował się słaby system dwubiegunowy USA. Chiny dorównały potędze gospodarczej USA, ale pozostają w tyle, jeśli chodzi o potęgę militarną. Wiele wskazuje na to, że Chiny dochodzą do szczytu swoich możliwości w zakresie potęgi gospodarczej, ale mają duże rezerwy w zakresie potęgi militarnej. Także tutaj teoretycznie rzecz biorąc może być do takiej militaryzacji jak w Związku Sowieckim. No, gdyby nie ta militaryzacja, Związek Sowiecki nie mógłby rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi. Potęga gospodarcza Chin, no, raczej będzie słabła. Potęga USA prawdopodobnie będzie stabilnie lub nieznacznie jeszcze spadać. Potęga Indii, Niemiec, Rosji czy Brazylii nie jest w stanie nawet zbliżyć się do USA lub Chin. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę, teraz jestem gotowy do pytań.